Bank pocztowy do mnie dzwonił, ja powiedziałam, że ja chcę z tego zrezygnować, proszę Państwa, bo to jest zawracanie gitary. Chcę z tego zrezygnować. 5 zł trzeba miesięcznie płacić, ja tam w ogóle w to nie wchodzę i będę tylko płacić im, wiesz, jako kto, jako osioł? Nie. To nawet już nie o te 5 zł chodzi, tylko to jest zawracanie gitary, bank pocztowy. Dziś w rozmowach niedokończonych podejmiemy temat obronność Polski na progu 2017 roku. Ja chcę z tego zrezygnować. Powiedziałam, wyłączyłam słuchawkę. Bo... Przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej i pan Bartłomiej Misiewicz, dyrektor gabinetu politycznego ministra obrony narodowej, rzecznik prasowy. Początek spotkania na antenie telewizji trwa o godzinie 18.15, w Radiu Maryja o 21.30. Tam jakaś babka ze mną rozmawiała, też chciała jakieś takie różne rzeczy. Ja jestem w Rosole, tutaj zaraz będę musiała biec, a to do dowodu, a to do tamtego, wszystko. 18 minut po godzinie 14, zapraszamy do wspólnej modlitwy popołudniowej. Także proszę Państwa, modlić się trzeba więcej, tak. Ja wiem. Trzeba się modlić, ja wiem. Oto numery stron, hymn O Gwiazdo Betlejemska, strona 355. Aktualności dnia i jeszcze raz, proszę, słuchać to, odsłuchania głowa nie boli. Jeżeli nie ma twardego stanowiska Unii Europejskiej i polskiego rządu, że pszenica, każdy produkt, który wjeżdża spoza obszaru unijnego, będzie kontrolowany, no to może być sytuacja różna. Dlatego ja się nie dziwię rolnikom, powiedziałem, że chcę zrezygnować. Ta karta przychodzi do mnie, nie może coś przyjść. Ja chcę z tego zrezygnować. Po prostu same jakieś... Ja nie mam problemów na głowie. Proszę Państwa, jeszcze bank pocztowy się wpieprzył, to ja pójdę na bank pocztowy, będę tam wpłacała i potem będę wybierała. To co, ja durna jestem? No to tak samo, jakbym nalała wody do wiadra i potem z tego wiadra wodę. Ja po co mam w kranie wodę? Nie potrzebuję. Dałam przykład. I teraz tak, włączyłam na 97,7 Talk FM i Żydzi dają tu po 10 reklam przed wiadomościami, no bo widocznie już nie mają na czym zarobić. Radio zanika, a coraz więcej reklam. Ja przepraszam bardzo. Dlatego też rezygnujemy z Talk FM co jakiś czas, tylko co jakiś czas tylko. Za dużo nie. Poinformowało o tym włoskie laboratorium kryminalistyczne. Do zamachu w Berlinie doszło 19 grudnia. Amri uprowadził polskiego kierowcę, zadając mu rany postrzałowe. Mężczyzna zginął. Następnie jego tirem wjechał w teren świątecznego jarmarku. Zamachu zginęło głos w mieście osób. Terrorysta zbił przez Francję do Włochda. Został strzelony. Należącej do Straży Marszałkowskiej. Wcześniej policja opisu przekonywany, że upublicznienie zdjęć z kamery jest niemożliwe ze względów bezpieczeństwa. Dlatego kancelaria wystąpiła o zgodę do skargi, po jej otrzymaniu nagrania zostaną opublikowane na stronie Sejmu. Dwumetrowy płot wokół parlamentu, takie plany na ten rok ma kancelaria. Nie doszło, żadna kata, ta nie spieszczała. Kurwa, nawet kasy tej karty bankomatowej nie mogą spieszczać. Na saską kępę na to jest. Ptasiej grypy w co najmniej 26 gospodarstwach na terenie kraju. To prawie 2 razy więcej niż pod koniec grudnia. By powstrzymać epidemię przeprowadzony zostanie ubój ptaków hodowlanych. Nawet nie mogą karty bankomatowej przysłać. Na ile będzie szła? Na Igańską nie doszła. Dałam drugi adres. Na Saską ten. Na Saską nie doszło. No to ile będę czekać na tę kartę bankomatową? A bo ja mogę z dowodem wpłacić. No to po co to? Wyśmienite arie z Don Giovanniego w połączeniu z takimi... Powiedziałam, że chcę, żeby Państwo nie słyszeliście na szczęście. Ale jak tutaj Janusz Witek rozmawiał z tą Orange firmą, o wszystkich, którzy dali wasy, dał im popalić. Proszę Państwa, najwyższy czas, żeby te opcje żydowskie już się wykończyły. Pobieranie na liczbę, na procent. Ludzie nie mają pieniędzy potem. Ktoś nie zapłaci, jeszcze mu rośnie. Jak on nie ma pieniędzy, to gdzie on ci na liczbę zapłaci? Gdzie on ci na procent zapłaci? A to banki niemiłosierne, potem wiesz, bezwzględne i idzie do sądu, a taki sąd kazał
tam człowieka, być może niewinnego, na dożywocie, że zabił w Gdańsku osobową rodzinę, a nie ma żadnych dowodów. Trudno. A że jakiś ruski, no to co to ma do rzeczy? A to Polacy nie mogą. Bardzo miły ten mi się podoba Nikolaus. Bardzo mi się podoba ten Nikolaus. Bardzo mi się podoba. Bardzo mi się podoba. Ile to jest tego? Także proszę Państwa, proszę się nie denerwować. Nikolaus mi się bardzo podoba. Nikolaus. Przyglądaliśmy się tym kłopotom sądownictwa w tym kontekście, to może jeszcze spójrzmy na kłopot z drugiej strony, czyli podsądnych w tym konkretnym wypadku. A chodzi o czwarty do rankingu, czyli niedostateczna reakcja państwa na przypadki dyskryminacji i wzrastającą liczbę przestępstw motywowanych przez nie. Także jeszcze ja, patrząc na ten ranking, mam też takie poczucie, że poza tym punktem czwartym to bardzo wiele tutaj staraliśmy się podkreślić tych kwestii, które w ogóle są związane z dyskryminacją, bo chodzi oczywiście i o tę najbardziej drastyczną postać, czyli przemoc po prostu, przemoc słowną, przemoc fizyczną, ale także mamy przecież kwestie dyskryminacji osób z niepełnosprawnością i osób starszych. Mamy sytuację dotyczącą ochrony praw kobiet, czyli dyskryminacja ze względu na płeć, wsparcie dla ofiar przemocy, przemocy w rodzinie, przemocy wobec kobiet. Więc w tym rankingu dużo wskazaliśmy takich kwestii, które są związane z prawami człowieka ze względu na daną cechę osobistą. Oczywiście w przypadku tego punktu czwartego podkreśliliśmy, że chodzi przede wszystkim o ten, o tą nieadekwatną reakcję państwa, o tej brak pełnej reakcji, właściwej reakcji, co może powodować po prostu brak efektywnego przeciwdziałania takim zjawiskom i takim zachowaniom. Pojawiają się takie informacje, że tych reakcji będzie w zasadzie coraz mniej, jeżeli taką reakcję można uznać. Za taką reakcję można uznać szkolenia z mowy nienawiści, z tego, czym jest mowa nienawiści, między innymi
dla policjantów i przedstawicieli innych służb mundurowych. Organizacje pozarządowe alarmują, że będzie z tym problem, że już jest z tym problem, choć zdaje się jeszcze nie ma pełnych danych ze strony policji. Natomiast jeśli tak jest, no to rozumiem, że to też wpisywałoby się w ten trend, o którym piszecie w rankingu. Na pewno bardzo pozytywną rzeczą było powołanie w ramach Policji koordynatorów do spraw monitorowania przestępstw z nienawiści. Oni działają, oni zbierają określone dane, oni prowadzą statystyki. Natomiast faktycznie bardzo istotne dla takiego skutecznego przeciwdziałania przez policję różnym zachowaniom, najczęściej przyjmującym właśnie postać po prostu przestępstw, jest to, żeby policjanci, funkcjonariusze, patroli także mieli odpowiednią wiedzę, mieli odpowiednią też świadomość tego problemu, więc takie szkolenia świadomościowe są bardzo istotne. Według moich doświadczeń i mojej wiedzy, policjanci, jeżeli można tak powiedzieć, są grupą, która się dość dobrze poddaje szkoleniom, to znaczy oni przechodzą faktycznie dużo tych szkoleń z bardzo różnych zakresów i obszarów, co jest bardzo potrzebne. Natomiast oczywiście, jeżeli by potwierdziły się te informacje dotyczące spadku liczby szkoleń, to byłoby to bardzo niepokojące, bo liczba określonych zachowań wobec określonych grup, które są identyfikowane w ramach tego tak zwanego kryzysu migracyjnego, wzrasta w ostatnich właściwie 2 latach. Dlatego policjanci powinni być wyposażeni w określone narzędzia, także wiedzę merytoryczną, żeby podejmować skuteczne działania. A co tutaj można zrobić, jeśli chodzi o kwestię prewencji? No bo w zasadzie można by sobie zadać pytanie, czy taka sytuacja, jaka miała miejsce w Chełku, jest sytuacją jakkolwiek zaskakującą. To znaczy wiadomo, że narasta jakiś rodzaj napięcia, ale też wiadomo, że dochodzi do sytuacji, w których przynajmniej tak z tych relacji, które w tej chwili do nas docierają, wynika, w których człowiek pracujący w takim kebabie, będący obywatelem Tunezji, bądź mający podwójne obywatelstwo, słyszy na swój temat bardzo nieprzychylne, niepochlebne, nieprzyjemne komentarze i w zasadzie trudno powiedzieć, czy to już jest moment, kiedy on powinien dzwonić na policję, czy jeszcze nie. To jest właśnie to pytanie o mechanizmie prewencji, bo tutaj doszło ewidentnie, tak się przynajmniej wydaje, do eskalacji jakiegoś napięcia, do jakiegoś wybuchu agresji. Czy takiej odpowiedzi ze strony osoby, która była wcześniej atakowana wielokrotnie, werbalnie? Określone zachowanie mogą stanowić przestępstwo i możemy tutaj mówić w związku z tym o takiej prewencji szczególnych, to znaczy w każdej sytuacji, jeżeli taka osoba jest atakowana werbalnie, jest znieważana ze względu na swoją przynależność etniczną, narodową, ze względu na swoje wyznanie czy religię, ma prawo i powinna, chociaż zdajemy sobie wszyscy sprawę, że to może być trudne, powinna zgłosić to na policję. To jest przestępstwo. Powinno być wszczęte postępowanie karne i sprawca powinien zostać po prostu ukarany, jeżeli sąd stwierdzi, że to przestępstwo zostało popełnione. Takie sytuacje również mogą przeciwdziałać kolejnym takim zachowaniom, czy ze strony tego konkretnego sprawcy, czy ze strony jego kolegów, którzy dowiedzą się, że on został ukarany, czy ze strony innych osób, które na przykład z mediów mogą dowiedzieć się. Wyobraża sobie pani zupełnie na poważnie, wyobraża sobie pani sprawę o to, że z tego co wiem, z tego co czytałem, pojawiały się takie opisy tej sytuacji w tej restauracji w domu, że strony osób pracujących, zatrudnionych tam padały takie stwierdzenia, że obsługuj polskiego pana, brudasie czy coś takiego. Gdyby coś takiego rzeczywiście padło, takie zdanie, to czy tutaj jest szansa na to, że będzie proces, jest szansa na to, że ktoś nie powie, że to jest coś, że należy to umorzyć, bo to jest niska szkodliwość społeczna, no i zwyzywali się na wielkie rzeczy. Ja bym bardziej widziała tutaj ryzyko tego, że postępowanie zostanie umorzone ze względu na brak znamiona czynu zabronionego. To znaczy znamiona tych czynów, które są określone w artykule 119, 256, 257 są, bo to jest prawo karne, więc muszą być bardzo precyzyjnie wskazane.
I pytanie, czy w danym momencie doszło na przykład do nawoływania do nienawiści, do sformułowania nawoływania do nienawiści, może być w tym kontekście, mówiąc najkrócej, problematyczne, bo pytanie, czy takim stwierdzeniem, które pan redaktor przytoczył, ktoś nawoływał do nienawiści, więc w takiej sprawie sąd na pewno badałby cały kontekst, inne zachowania, inne sformułowania, inne wypowiedzi, które padały i pewnie powołany byłby jakiś biegły językoznawca, więc tutaj należałoby sprawdzić bardzo wiele takich okolicznych okoliczności po to, żeby stwierdzić, czy faktycznie doszło do nawoływania na tle, nawoływania do nienawiści na tle. Ja pytam o to dlatego, że sytuacje z przemocą werbalną są bardzo trudne. One są trudne po wielokroć, to znaczy z trudem jest w zasadzie patrząc z punktu widzenia ofiary, ona musi pójść potem to powtórzyć, tak? Musi z tego zrobić sprawę. Musi zaznaczyć, że ją to rani i boli. To nie są, to nie jest sytuacja w żaden sposób jasna. Musi jakby uprzeć się przed tym, przed organami ścigania, przed policją. To jest w zasadzie tak niewygodne, że najprostsze, co można robić, to udawać, że się tego nie słyszy, bądź odpuszczać. I to jest w zasadzie taka pierwsza reakcja, która przychodzi do głowy. Więc jak temu zapobiegać, jeżeli to są sytuacje w przestrzeni publicznej? Tak jak patrzę na statystyki policyjne z 2015 roku, jeszcze tych pełnych statystyk za 2016 rok nie ma, ale w 2015 roku takie czyny motywowane nienawiścią najczęściej polegały właśnie na zamieszczeniu komentarza w internecie. To było 44% ogółu zachowań i być może to wynika właśnie z tego, co pan powiedział, to znaczy one były częściej raportowane, bo łatwiej było je wykazać, łatwiej było je pokazać i udowodnić. Ale takie znieważenie w kontakcie bezpośrednim to było 11%, okrzyki, gesty lub zaprezentowanie flagi lub transparentu 7%, 6% groźby. Zawsze oczywiście bez względu na tak naprawdę to, o jakie przestępstwo nam chodzi, zawsze takie znieważenie, przemoc słowna, przemoc werbalna jest trudniejsza do udowodnienia, chyba że kogoś nagramy na przykład, chyba że mamy iluś tam świadków, ale te trudności dowodowe, mam wrażenie, że tutaj to jest kwestia taka bardziej operacyjna i techniczna. Najważniejsze jest to, żeby dana osoba wiedziała, miała poczucie, a mam wrażenie, że to jest moje oczywiście subiektywne w tym momencie zdanie, mam wrażenie, że takiego poczucia nie ma, że może iść na policję, może zgłosić to, co się wydarzyło, czy zostanie poważnie potraktowana, dodatkowo nie będzie narażona na jakieś działania odwetowe ze strony sprawcy, czyli będzie chroniona przez policję, to znaczy biorąc pod uwagę ten taki te obecne nastroje i takie narastanie fali ze strony różnych grup i osób, tych takich nastrojów antyimigranckich, antyuchodźczych, antycudzoziemskich, to mam takie poczucie, że osoby, które są zaatakowane właśnie ze względu na rasę, wyznanie, pochodzenie narodowe czy etniczne, mogą się obawiać na przykład właśnie działań odwetowych. Widzimy w Ełku, co się wydarzyło po oczywiście popełnieniu konkretnego czynu przez te dwie osoby. W tym momencie ustalane i wyjaśniane będzie to, co się tam konkretnie wydarzyło. Natomiast wiemy, jak się to skończyło. Jakie protesty, jakie zamieszki, jakie demonstracje, niszczenie mienia, ataki, jakieś podpalenia. To jest bardzo niepokojące. No właśnie, to jest pytanie, czy jesteśmy jakby skłonni, czy umiemy zauważyć cały kontekst, który prowadzi do takich tragicznych wydarzeń, czy też będziemy się skupiali na samym pojęciu pewnego zajścia, no bo to właściwie jest on. Ja bym sobie życzyła w końcu usłyszeć ze strony władz publicznych, szczególnie ministrów właściwych działowo, minister sprawiedliwości, minister spraw wewnętrznych i administracji, komendant główny policji, że to nie są incydenty, że to nie są pojedyncze zdarzenia, że oczywiście z jednej strony musimy indywidualnie w każdej z tych konkretnych spraw
ścigać i karać sprawców skutecznie i efektywnie w ramach prewencji szczególnej i ogólnej, ale że musimy też sobie spojrzeć w lustro i powiedzieć, mamy problem z rasizmem, ksenofobią, mamy problem z takimi osobami, które w życiu nie widziały na oczy żadnego uchodźcy, być może kiedyś widziały cudzoziemca i uważają, że mają prawo występować w taki sposób przemocowy wobec tych innych, obcych, tak zwanych osób. I to jest chyba taki w tym momencie najbardziej potrzebny sygnał, taki komunikat, jesteśmy przeciwko tej przemocy. To nie są pojedyncze zdarzenia, zrobimy wszystko, żeby takie zdarzenia się nie powtarzały. Skoro już mówimy o tym, gdzie jesteśmy jako społeczeństwo i z jakimi problemami się stykamy, niebawem kolejna odsłona Nagrody Radia Tok FM, kogo by pani wybrała? No to mnie pan zastrzelił tym pytaniem. Pewnie jakąś kobietę. Jeszcze nie wiem, ale było dużo ważnych kobiet w tym 2016, które miały wpływ, miały silny głos. Muszę się zastanowić. No to czekamy w takim razie. Ja przypominam też Państwu, że wciąż zbieramy zgłoszenia do Nagrody Radio Tok FM i zachęcam do ich przesyłania. Jest 14.30. Ja nie moim gościem była Radio, proszę Państwa, dzisiaj na powietrzu zaskakiem. Dziękuję bardzo. Oto on. Program przygotowała Olga Tanajewska, a realizował Radio Tok. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej Tok FM oraz w archiwum na stronie Boże Narodzenie powinno być co najmniej dwa razy w roku. Dobra, pomóż mi posprzątać po tych świętach, bo nas Wielkanoc zastanie. O, choinka, czas na serwisie, zupełnie zapomniałem. No i proszę. Święta, święta, a po świętach umów się do autoryzowanego serwisu Skody. Skoda, Simply Clever. Wojciech Jabłoński, fizjoterapeuta. Osoby przychodzące do mnie na zabiegi z reguły zdają sobie sprawę z potrzeby zażywania magnezu. Pytają mnie jednak, jaki magnez wybrać. Polecam im Neomax Kurcz, który zawiera magnez o znakomitej bioretencji. Ale to nie wszystko. Suplement diety Neomax Kurcz ma jeszcze inne istotne składniki. Jako fizjoterapeuta rekomenduję Neomax Kurcz. Neomax, taki powinien być magnez. Teraz również Neomax Kurcz Mus w formie tabletek musujących. To wymiar po prostu przyjechać po tylko dwa dni. Zapraszam Magdalena Różczka. Co dzisiaj na kolację? Coś z serem? Ale znów będzie mi ciężko na żołądku. A coś z fasolką? Pyszna. Tylko później te gazy. O, może zamówię pizzę? Nie, będę się czuła pełna. To, co najlepiej smakuje, najczęściej ci nie służy? Rozwiązaniem jest Travisto. Składniki suplementu diety Travisto wspomagają trawienie tłuszczów i eliminację gazów. A do tego Travisto wspiera pracę żołądka, wątroby oraz jelit. Weź Travisto i pożegnaj się z dyskomfortem po ulubionych posiłkach. Travisto i Travisto. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Minęła 14.40. Anna Draganek, zapraszam. Platforma Obywatelska jest gotowa wesprzeć ZSL na organizację referendum w sprawie reformy edukacji. Dziś mówił to szef Platformy Grzegorz Schetyna. W siedzibie związku trwa spotkanie, w którym udział biorą partie polityczne, samorządowcy i organizacje pozarządowe. Głównym celem reformy edukacji przypadłym jest likwidacja gimnazjów i powrót do 8-letniej podstawówki i 4-letniego liceum. Synoptycy ostrzegają przed mrozem, już jutro robi się chłodniej. A w nocy z czwartku na piątek temperatura na Suwalszczyźnie i w Kotlinach Karpackich może spaść do minus 20 stopni. Zimowa aura utrzyma się do końca tygodnia. Kamil Stach po upadku w serii próbnej nie był pewny startu w pierwszej serii konkursowej, jednak po badaniach lekarza kadry uznano, że lider turnieju czterech skoczni może startować, mówi dyrektor sportowy Polskiego Związku Narciarskiego Adam Małysz. On już się teraz uśmiecha. Na początku go bardzo bolało, to była ta pierwsza też taka reakcja po upadku, ale myślę, że sobie poradzi. Tym bardziej
bardziej, że jestem pewien, że w samych skokach to na pewno nie przeszkodzi. Nawet jakby ten ból gdzieś taki był, to jednak zawodnik, jak jest w wysokiej formie, po prostu idzie z automatu. Przypomnę, że w Innsbrucku trwa pierwsza seria konkursu. Więcej o tym w informacjach TOK FM o 15. Pogoda. Dziś w całym kraju popada śnieg, najwięcej spadnie go na wschodzie i południu Polski. Będzie też silnie wiało, zwłaszcza na Pomorzu i Zachodzie. Na termometrach od minus 1 stopnia w Zakopanem, 1 na plusie w Warszawie i Łodzi, przez 2 stopnie w Trójmieście, do 3 we Wrocławiu i Szczecinie. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Zrozumiały jest atak na mnie jako tego, kto stał się twarzą zaprowadzenia ładu konstytucyjnego, z którym państwo źle się czuje. Panie marszałku, panowie premierzy, panie i panowie posłowie, ile razy można odpowiadać na te same pytania? Niektórzy z państwa zadawali pytania i sami sobie presto uno, presto uno, presto uno, presto uno, presto uno, presto uno. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj. Zgadzamy się. Krakowskie Przedmieście. Nie śpiewaj Odessa, Odys wyśpiewany. Mąż, co zburzył, waleczny krót, troi, błądził i tak dalej. Wszystko powiedziane. Są natomiast inne możliwości. O tych innych możliwościach porozmawiam, szanowni państwo, w programie Krakowskie Przedmieście z Krakowa, z pisarzem z Krakowa, bo tak sam się tytułuje w tym, z ostatnim autorem m.in. Różnego Zależności, Stój Kres Słońca oraz Fugi, ostatnie książki, jedna z nominacji Mówarz Polityki, druga to Nagrody Literackiej Nika, najnowsza jego opowieść, tak można powiedzieć, bo pieśń nawet trochę narrator śpiewa. To Zagroda Zębów, dzień dobry. Dzień dobry. Szczepienie języka o Zagrodę Zębów. Cóż to jest takiego? Historia możliwości, opowieści, odysei na nowo, czy tak naprawdę trochę taka literacka zabawa? Myślę, że i to, dlatego że w każdej literaturze jest jakiś rodzaj gry, to znaczy pewne świadomości, że usługujemy się klockami, które są już znane od lat, sięga się po odyseje, po tak tego typu wątki, to człowiek ma świadomość, że uczestniczy pewnej trwającej już kilka tysięcy lat grze, prawda? Przecież to wydaje mi się gra bardzo, bardzo serio. Nie chciałbym tutaj dramatyzować, że to jest gra o życie, ale wydaje mi się, że stawka tej gry jest dość wysoka. Że to jest stawka o zrozumienie człowieka, o to, czy można w ogóle człowieka wypowiedzieć. No i stąd ten mój pomysł na prześledzenie alternatywnych historii Odysa, które są takimi historiami śmieciowymi, sierocymi, pękarcimi. Tutaj w rozmaity sposób nazywam wstępie. Wydaje mi się takim ćwiczeniem naszego myślenia, pytaniem, czy można coś jeszcze zaoferować, czy mit ma w sobie jakąś moc, czy to jest już tylko eksponat w muzeum, na który powielamy się z tym szacunkiem, ale jako nad czymś to nie minionym i przebrzmiałym. Ten mit został ci podany przez niemitycznego ojca, któremu dedykujesz Zagrodę Zębów i którego wersję opowieści także tutaj kilka znajdziemy. Tak, to dla mnie bardzo ważne, że to nie są mity, które odkryłem w dorosłym życiu, tylko one zrosły się z moim myśleniem od samego dzieciństwa i rzeczywiście te podstawowe bajki, które pamiętam z dzieciństwa, to są właśnie opowieści o Odyseuszu, ale też o innych bohaterach mitologicznych. Na historię Odysa jakoś tak najbardziej zapadły mi w pamięć. No i oczywiście one były w jakiejś wersji uproszczonej, podawane w ograniczonej do takiego prostego przekazu fabularnego. Niemniej jakoś zbudowały moje myślenie gdzieś tam o świecie, w jakimś ułamku. Ale tak uświadomiłem sobie, jak to jest dla mnie ważne, że to jest jakiś mój taki depozyt, można powiedzieć, z dzieciństwa. I teraz być może mój cały wysiłek powinien polegać na tym, żeby zrozumieć to, co otrzymałem w dzieciństwie. Odyseusz w tych twoich 63 rozważaniach jest postacią, bohaterem, herosem, który na przykład nie dociera najtarnia, nie realizuje mitu. Jest to
Odiseusz kogo się na przykład wybrać między pamięcią żywych, a pozostaniem jedynie w pamięci pieśni. Ty sobie gdzieś to notowałeś. Trzeba przede wszystkim musiałem obcinać, dlatego że to pomysłów miałem dużo więcej niż te, które tutaj są. I w pewnym momencie uznałem, że to właściwie mogę wydawać kolejny tomy co roku, prawda, takie zagrody zębów, gdzie będą kolejne wersje, kolejne apokryfy Odysa. No powodów jest kilka, to znaczy nie chciałem tego przeładowywać. Wydaje mi się, że ta kondensacja na poziomie języka, która jest w ramach każdej pojedynczej historii tutaj opowiedzianej, musi również przekładać na pewno kondensację i wybór z jakichś tam powodów najważniejszych wersji. Bo można sobie wyobrazić, po przeczytaniu zagrody zębów, każdy czytelnik musiał sobie wygenerować kilkanaście, kilkadziesiąt innych historii. Właściwie na poziomie takim czysto mechanicznym to jest bardzo łatwa operacja. Odys nie wraca. Jak nie wraca, to co robi? Nawet możemy sobie wyjść 10 wariantów. Jak wraca, to co się może przydarzyć? Musiałem sobie kolejne kilkanaście wariantów. Ja starałem się wycinać te, które wydawały mi się z mojego punktu widzenia jakoś banalne, albo mnie jakoś nie poruszały i ograniczyć się tylko do tego, co jest. Natomiast w tej wielowartości Odysa, w tej jego rozmyciu w kilkudziesięciu opowieściach, wydaje mi się, kryje się jakaś istota funkcjonowania mitu w starożytności i w ogóle w świecie, gdzie mit odgrywał znaczenie. Kiedy czytamy na przykład platońską ucztę, tam Grecy, którzy nie są zanurzeni w świat mitologiczny, filozofowie, poeci, politycy spotykający się i dyskutujący o miłości, każdy z nich opowiada sfabrykowany na potrzeby tej właśnie uczty, tego właśnie sympozjonu, mit o Erosie. I wymyśla zupełnie z głowy historię pochodzenia Erosa, kto był jego rodzicami i tak dalej, po to, żeby zrozumieć to, czym jest Eros, czyli czym jest miłość. Więc sobie wyobraźmy, że dla Greków, na tym przykładzie, a takich przykładów jest więcej, mit był takim rozsadnikiem, można powiedzieć, korzeniem, z którego wyrastały rozmaite gałęzie, rozmaite konary i im to przeszkadzała ta wielorakość. To, że nie potrzeba ani jednej kanonicznej wersji, a wszystkie inne apokryficzne byłyby zagrożeniem dla jakiejś ortodoksji, dla tego myślenia, to zobaczymy, jak ten mit pulsował. To znaczy, że fabrykowanie mitów, mitotwórstwo, to zadanie mitopoetów było czymś zupełnie naturalnym. To znaczy, poprzez mity i symbolikę mityczną wypowiadali najbardziej fundamentalne swoje doświadczenia. Więc ja chciałem zobaczyć mit Odysa, który znam w wersji kanonicznej, dosyć, co nie jest do końca prawdą, czy innej komercji. Chciałem zobaczyć, jak to wyglądało, gdyby ten mit rozprysł się na rozbite zwierciadło, na kilkadziesiąt kawałków. Kiedy z tego rozbitego zwierciadła składamy, próbujemy na płaszczyźnie ułożyć zwierciadło, to nigdy nie zobaczymy swoich kosztajanów z sąsiadem przed rozbiciem. Mam wrażenie, że jednak wpływ, że współczesny mamy jednoczny proces równolegle tego mitotwórstwa i konstrukcji, który jednocześnie chorzy, że przez polityczne w Polsce takie tendencje do tworzenia. Jednak to jest czysty bohater, tylko wewnętrzną, może można nie wątpić, mam poczucie wielkiej mocy pieśni w ogóle. Zaś nie swojej, ale pieśni, w której jakoś ja uczestniczę, kolejny rok. To jest taka znaczność, bo z jednej strony widzę rodu, a z drugiej strony mam wrażenie, że być może ja to oszczędzę oczywiście, ale świadomość nie mam nic innego niż mity. To znaczy, mity w tej wersji, o której powiedziałeś, manifestacja bohaterów, jest wydaje mi się złożeniem mitu. Znaczy, mity zawsze opierały się na czymś, co ja na swojej jedności uprzeciwnie. W każdym micie mamy napięcie i przeciwieństwa, prawda? Gdy stworzymy krystalicznych bohaterów, to w gruncie rzeczy to przeciwieństwo gdzieś znika. Nie ma tam jakiegoś fundamentalnego rozdawstwa, które gdzieś tam powinno być, czy poważne rzeczy w świecie, czy w rzeczywistości. Takie mity są jakimiś takimi plastrami na nasze frustracje, na nasze jakieś problemy. To są plastry, które tylko ja mówię, prawda? Każdy plaster, długo nie wiem, wyjemy ręce, a kwiaty plaster jest założony w końcu od marka tamtego, to przestaje funkcjonować i ten mit spływa. Mity, które naprawdę są w stanie coś nazwać, to są mity, które nie uciekają przed tymi napięciami, które nie dają nam jakiejś fałszywie wykładzonej wersji rzeczywistości, nie wszystko jest jednoznaczne, ale ujawniają to fundamentalne napięcie. I dlatego mity są groźne i w gruncie rzeczy nieprzyjazne. Piękno ma mur, który my znamy, piękno ma swoje rewersje, to właśnie pojawia się w mitach. Jakie niebezpieczeństwo mitów tutaj, mam wrażenie, piszesz m.in. w takiej frazie w jednej z prokutacji do tej opowieści, nikt nie sprawdza filozofii, nie wątpię pieśń, błogosławieni słuchacze, którzy dają się uwieść. W zagrodzie zawodowe pełnią także nie tylko sam Odyseusz, ale ten Eneas, który w twojej historii może być na przykład opuszczony, może być właścicielem samotny jak ojciec, może być tłumaczem kury, nigdy nie wrócić. Stawiasz Penelope i Telemacha w tych permutacjach i alternatywnych
wersja Hyundai'a się bardzo ważne znaczenie. Dlaczego tak naprawdę nie tylko Odyseusz był tutaj Odyseusie? Czy on również oczywiście się nie tylko się pojawia na Kamelskiej opowieści, ale jednak on jest tą postacią dominującą, którą też kontrolował najbardziej podniesie. To prawda, pozostaje jej pisanie, bo tam jak ty wymieniłeś, no ona pisze na marginesach tych historycznych, mówi o świadomości zbiorowej, prawda, mówi się o wierności Penelope, w gruncie rzeczy do wierności, Penelope sprawa jest taką figurą wierności zwierzona. O tym on właściwie nie wie, ale nie doszło do zasady, prawda, bo to wiemy, że jest telemachem, bo nikt przynajmniej tyle nie wiedzą, prawda, chociaż Odyseja zaczyna się od telemachem, takim po to, żeby przekazać Odysei, i Odyseja to zrobił przygodę wieczora. Miał przygodę z bawiącym klubu, walczył z klubu, a potem wrócił i porozmawiał z zarodnikiem, było fajnie. Natomiast Homer zaczął telemachem, telemachowi oddaje miejsce, które ona w Odysei ma i to miejsce jest ważne. Telemachowi jest mniej ważne z takiego punktu widzenia za Odysei, ale Penelope rzeczywiście jest na marginesach tej jakości, a wydaje mi się, że jeżeli myślimy o Odysei i patrzymy na Odysę z perspektywy powrotu, możliwości powrotu, to osobami, które ma na tym klubu, mamy klucz i tutaj to są właśnie Telemach i Penelope. Jeśli sobie wyobraźmy tak zupełnie po ludzku, ja wiem, że to jest jedna perspektywa patrzenia na bohaterów mitów i ktoś patrzy tylko z tej perspektywy, to byłoby to bardzo upraszczające. Ale jeśli tak patrzymy, że zwykle po ludzku, to jest wyszła wojna. Ja mam wtedy, będąc Telemachem, jestem wtedy niemowlęciem. Żyje w micie ojciec, mój wielki ojciec, który walczy ze Trojanami i tak dalej, gdzieś się zagubił, żyje, nie żyje, kiedy odzwracają 20 lat, jestem tutaj dorosłym mężczyzną. Teraz pytanie, gdzie jest miejsce tego ojca w moim życiu, kiedy ja go potrzebowałem, jestem od niego zły, uprzejmy królestwo Polne, po co mi ten ojciec? Podobne pytanie można postawić w duchu Europy, to znaczy, że Europa była wierna, podmierząca zbyt pośrednictwem rządu. Tak, to jest rzeczywiście zadanie dość trudne, bo albo wtedy jest się tylko twoim drugim bohatera, albo twoim drugim, który istotną rolę, prawda? Penelope ma Homera bardzo istotną rolę, chociaż ona jest tylko zmiankowana, prawda, bo ona jest swoim życiem i wróciem, no od słowa nieuniknionej, to jest taka gra, że się wierzy na całą.